witam szanownych gości, wszystkich widzów uczestniczących w tej uroczystości online oraz was, moi drodzy uczniowie, bohaterowie dzisiejszego dnia. Ale co to? Gdzie się podziały moje pierwszaki? O, ktoś tam zagląda do sali. Kto ty jesteś? Wchodźcie więc, zapraszam. A czego się boicie? Oj, maluchy, maluchy, wchodźcie śmiało, zapraszamy, nie bójcie się. Zapraszam teraz wszystkie dzieci. Włożymy bireciki na główkę. Ja wam w tym pomogę. Już wszystko jasne, bez wątpliwości. Proszę więc wszystkich szanownych gości o ciszę i o powstanie. Pierwszaki złożyć chcą ślubowania. Chcecie zaliczyć pierwsze zadanie? A więc odpowiedzcie nam na pytanie, co znaczy uczeń wzorowy? Uczeń wzorowy jest to wzór dla całej szkoły. Koleżeński, wesoły. Wszystkich lubi i szanuje. Nie dokucza, nie wariuje. Myślę, że wzorowy uczeń nic nie niszczy, nic nie tłucze. Dba o ciszę i porządek. W klasie sprząta każdy kątek. Wzorowy uczeń to znaczy doskonały, nie ma ani jednej pały. Dobrze liczy, ładnie pisze, w sali zachowuje ciszę. A tym jeszcze się wyróżnia, że na lekcje się nie spóźnia i odrabia wszystkie prace, tak nie może być inaczej. To ktoś, kto przykładem świeci, wzorem jest dla wszystkich dzieci. Pracowity, kulturalny, jednym słowem nienaganny. Jest zaliczone pierwsze zadanie. Zaraz kolejne przed wami stanie. Proszę, byście nam w tej chwili swoją klasę przedstawili. Nasza klasa to jest klasa, nie znajdziecie tu brudasa. Wszystko czyste, wszystko świeże, czyste ręce i kołnierze. A popatrzcie na zeszyty, każdy zeszyt znakomity. I nalepka, i okładka, czyściuteńka, świeża, gładka.
A jak cicho w naszej klasie, mowy nie ma o hałasie, nikt nie gada, nie chichocze, nikt nie łapie za werkocze. Nikt nie ściąga, tak się składa, każdy świetnie odpowiada, każdy przyzna bez kozery, doskonale zna litery. Już przed wami trzecia próba, pewnie ona też się uda. Wszystkich teraz przekonacie, że swą mądrość posiadacie. Zaraz zadam trudne pytania. Wy odpowiedzcie nam bez wahania. W piórniku cicho siedzi. Nie ma ręki ani nóżki. Ołówkowe ściera dróżki. Proszę, Maciusiu. Po tablicy biega, robi białe znaki. Znają każdy uczeń. Czy wiesz, kto to taki? Laura. To jest kreda. Bardzo dobrze. W jednym pudełku mieszka ich wiele, a ty do tych krążków śpieszy pędzelek. Proszę, Nikola. To są tancerki. Kolorowe tancerki tańczą po papierze. Ostre główki mają. Jak się nazywają? Lenko? Proszę. Dziękuję bardzo. Wisi na ścianie. Każdy pisze na niej zadanie. Martusiu? Dziękuję, Marta. Zagadki pięknie odgadnione. To zadanie również zaliczone, ale czeka ostatnie zadanie. Co w domu zrobić? Co przygotować, aby do szkoły plecak spakować? Ołówki? Przygotowane. Kredki? Zastukane. Główki? Wypoczęte. Buzie? Uśmiechnięte. A więc? Witaj, szkoło, będzie nam wesoło. Cóż mam powiedzieć? Egzamin zdany. Takich pierwszaków chętnie witamy. Sporo już wiecie, sporo umiecie. Tutaj się kształcić dalej będziecie. Pani dyrektor, drodzy zebrani, oni są świetnie przygotowani. Czy teraz już ślubować z honorem możemy? Jak być dobrymi uczniami doskonale wiemy. Książki, zeszyty, kredki i pióro. To rzeczy przecież normalne w świecie. Jeśli jeszcze nie chcecie wierzyć, na lekcje do nas przyjść możecie. Gdy tylko dzwonek zabrzmi donośnie, a dzwoni głośno, daję wam słowo. Biegniemy pędem do naszej klasy, wrzeszczmy donośnie, jak dzwonek zdrowo. Lecz nam wystarczy jedno spojrzenie i bez użycia kija czy rózgi szum tylko w klasie słychać wyraźnie. Co szumisz, spytasz? To nasze mózgi. Wchodzą do głowy cyfry, literki, sylaby, zdania i inne treści. Sami się czasem zastanawiamy, czy to nam się wszystko w głowie zmieści? Duma nas wszystkich wielka rozpiera, lecz pomijając względy wszelkie, pamiętać trzeba, że raz tylko w życiu stajesz się stuprocentowym pierwszakiem. Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem, kochamy Polskę z całej sił, chcemy być tu.
ważna sprawa, bo tu stolica Polski jest. Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek i wiele innych pięknych miejsc. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał ją i ty, i ty. Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach pielników kusi mocno nas. Podróż skończymy w Gdańsku, stąd czarem morze można wyruszyć dalej świat. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił, chcemy być również kochał ją i ty, i ty. Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił, chcemy być również kochał ją i ty, i ty. Wobec wszystkich tu zebranych złożycie teraz uroczyste ślubowanie i zostaniecie pasowani na uczniów naszej szkoły. Czy jesteście na to gotowi? Przystąpimy teraz do ślubowania. Baczność. Poczet sztandarowy sztandar wprowadzić. Do hymnu. Po hymnie. Do ślubowania. Pani dyrektor, wychowawca klasy Renata Walczuk w imieniu wszystkich swoich uczniów klasy pierwszej prosi o dokonanie aktu ślubowania. Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się pilnie, jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę się starał być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubujemy! Po ślubowaniu spocznij. Pani dyrektor, w imieniu swojej klasy proszę o dokonanie pasowania naszych uczniów na ucznia i czytelnika naszej szkoły.
Pani dyrektor, dziękuję serdecznie. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar wyprowadzić. Spocznij. Zapraszam dzieci, usiądźcie teraz wygodnie. Moi kochani, akt ślubowania jest już za nami, a teraz pora na nagrody, upominki i dobrą zabawę. Ale zanim do tego przystąpimy, kochani, pani dyrektor skieruje do was kilka serdecznych słów. Prosimy bardzo. Drodzy pierwszoklasiści, przed chwileczką zdaliście swój pierwszy w życiu egzamin i zdaliście go na szóstkę. Gratuluję wam i waszej wychowawczyni, pani Renatce Walczuk. Jesteśmy z was bardzo, ale bardzo dumni. Kochani, dzisiaj jest dzień szczególny. Życzę wam, aby takich dni szczególnych w waszym życiu było wiele. Aby każdy dzień spędzony w naszej szkole był niezapomniany, a nauka była tylko przyjemnością. Za chwileczkę otrzymacie pierwszy w swoim życiu dokument, legitymację szkolną. Pamiętajcie, szanujcie go. Otrzymacie również pamiątkowe dyplomy oraz upominki przygotowane przez waszych starszych kolegów, uczniów klasy drugiej. Łączą razem z upominkami życzenia samych sukcesów i radości. A dzisiaj, po tej oficjalnej uroczystości, życzę wam miłej, wesołej zabawy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Pani dyrektor, ja mam taką propozycję. Prezenciki niech na razie zostaną po zakończonej zabawie. Zabierzecie je do domku, wybierzecie sobie, ale jest jeszcze jedna ważna chwila. Korzystając z okazji, chciałam docenić wasz trud włożony w przygotowanie się do bycia czytelnikiem. Braliście udział w konkursie na najpiękniejszą okładkę własnej książki. Tam w kąciku są one wyeksponowane. Przypomnimy sobie, bo zostały zrobione chyba ze 2 miesiące temu, więc troszeczkę swoje odleżały, ale wyłoniliśmy zwycięzców konkursu. I teraz chciałabym się podzielić z wami tą dobrą wiadomością. Pani dyrektor, poprosimy o wręczenie. Ale moi drodzy, wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, bo wszystkie prace były przepiękne. Dlatego też pozostali uczniowie również nie zostają rączkami. Proszę. Moi drodzy,
To nie koniec waszych początkowych zwycięstw. Zobaczcie, klasa pierwsza rozpoczęła się, no można powiedzieć, samymi sukcesami, bo jak wam wiadomo, również jesteście zwycięzcami pierwszej nagrody na najpiękniejszą rzeźbę śnieżną, za którą zostaliśmy wyróżnieni spośród wszystkich. Za zwycięstwo odpowiedzialni są wszyscy moi uczniowie. Gratulujemy wam serdecznie, a upominki otrzymacie w trakcie uroczystości, później w trakcie zabawy. Kochani, upominki są już na terenie szkoły, więc po waszej zabawie na pewno do was dotrą. Ja jeszcze raz wam serdecznie tego zwycięstwa gratuluję. No cóż, kochani, uroczystość się zakończyła, ta oficjalna. Czas na wspaniałą zabawę. Dziękuję wszystkim za udział w tej pięknej, wzruszającej uroczystości. Dyrektora też kocham. I panią nauczycielkę.